Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagram w Kangur z... Piotra Sajzem, dzień dobry. Witam was. No. Cześć Piecia, cześć wszystkich. My jesteśmy ubrani w takie klasyczne ubranko Krokodyla Dandy. Nasz kolega już też szpanuje, widzę, karbonową 300, który osobiście nie mam. Bo nie stać mi było na 5000 jensów w tamtym czasie. Ono nie kosztowała 5000. Na ile? Chyba, że rabaty jakieś miałem, bo ja kupiłem ją za 650 już teraz. A, zapomniałem, że już do sklepu widzisz, no. Czekaj, mówisz, że wziąłeś, co wziąłeś? No to 300, tą 300, łuk, strzelbę i 243 na lisa, bo nie mam innej broni. Na lisa. Knur się odezwał, musiałeś się już wypsikać zapachem knurę. Blisko jest dosyć. Dobra, czekaj. Opłacałoby się tutaj na przykład walnąć podajnik na dziki? Ktoś tu miał, wiesz, i tam jakoś to funkcjonowało. Bo tu jest ich strasznie dużo na tej mapie. Tak no jest dużo, zwłaszcza królików, nie? Z drugiej strony. No też. Ogólnie tu jest mało zwierząt, tu jest taka pustka, że je... Co to robi? Jak on zapierdala, ej. Gdzie on jest? Czy z tego, powiesz mi, tego 454 El Toro mogę strzelać do kangurów, czy chyba nie? Chyba nie. Nie wiem. Szczerze nie wiem. On jest na takie wielkie te zwierzęta. Wiem, że z 243 można szedł. No to tyle to ja też wiem. Jestem na lisy nie biorę, bo w ogóle do lisów nie strzelam. No. Gdzie się odepniałem w ogóle? Powinno być jak wciskam, wiesz, amunicję, do czego mogę z niej strzelać. Bo ja teraz nie pamiętam, czy saboty były staszkowe, czy... Sabotowe pociski na kangury w muszkiecie. Muszkiecie? Znaczy no. Ja mam ten muszkiet tylko ten zwykły z ołowiem chyba. Aha. Tamtego drugiego nie mam. No to zrobi się tak, po prostu strzelę z tego czerwonego i zobaczymy, czy dostanę od Doka wiadomość. No, że dyskwalifikacja, bo źle z tego strzelasz. A nie, no może wejść szybko teraz. Nie, chce mi się. Wezmę jeszcze łuk ten. Czekaj, gdzie jest mój ukochany łuk. Z refleksu, pamiętacie, kupiłem go i leżał ile? 2 miesiące? W ogóle go nie dotykałem, bo nie potrafiłem z niego strzelać. Ja też nie. Stwierdziłem, że jest chujowy, ale tak naprawdę jest zajebisty. On jest chyba najsilniejszy, nie? Refleks. Tak, jest najmocniejszym łukiem w grze. Chociaż pewnie i tak go, że tak powiem, znerfiam kiedy, więc... Dobra, jestem gotowy. Zabiłem skorpiona. Liczy się? Nie mogę go podnieść. Szkoda. Ja go nawet nie widzę. Serio? No. Widzę strzałę w ziemi. No i obok mnie leży skorpion. No ale dobra. Mniejsza z tym. Dobra. Kangury. W prawo idziemy? Drogą i w prawo, nie? Na te kaniony. No ja tam zaznaczyłem na mapie, gdzie najwięcej kangurów zawsze spotykam. To już idę. W tamtym miejscu, między tymi skałami. No to tak samo jak ja. Ja tu zawierzę, zazwyczaj się narysuję, ja idę tutaj, tędy. Albo tutaj do góry wchodzę. I po torach, nie? No. A powiem ci, że tutaj i tutaj, w tym rejonie, nie? Jest ich dużo. Tylko, że trzeba iść od tej strony. Nie wiem, jaki to ma wpływ na to, nie? No tam jest ich ogólnie dużo. Tam też jest tych dzikich świń dużo. I tutaj przy wodzie. Ja ci w ogóle powiem, nie, że... Kurwa... Wiesz... Hunter, mamy dobry sprzęt, ale FPS-y i tak będą pewnie nam skakać, nie? No mi będzie skakać, jak będziesz nowy plik robić. Będzie mi spadać i potem wróci znowu. Jak to myślisz zrobić? No bo jak u mnie się tworzy co 5 minut nowy plik, to z tych 60 FPS-ów spada mi na 20 przykładowo i wraca do 60, bo wtedy się tworzy nowy ten... Nie wiem czemu tak jest. No to masz, a w ilu FPS-ach nagrywasz? W 60. A czemu w 60? Rzucę 60 na tego? Na YouTube? Znaczy nie, znaczy nagrywam podczas gry w 60, żeby lepiej mi się zgrało, nie? A na YouTube nie wrzucam w 60. W 30 chyba. No ale to też nie w 30, bo przecież ludzkie oko nie widzi więcej niż 23 FPS, nie? Pamiętaj. No. Więc ja zawsze daję filmik na 24, 25, a jak ja mam nagrywanie, to wiesz, 25 FPS-ów albo 30.
wiesz, mówię ci, ludzkie oko tego zazwyczaj nie wychwyci, tam może jakieś tam delikatne różnice, wiesz, w płynności, ale normalnie tego nie widać. Pamiętam, jak wiesz, pierwszy raz wszedłem na kangury, to ja słyszałem stąd, jak tuptały gdzieś tam daleko. No ja też, to był pierwszy dzień, jak otwarli ten rezerwat wtedy. No, zgadza się. Wchodziłem sobie i słyszę tuptanie i się rozglądam jak głupi po całym tym tutaj, mówię, gdzie on jest, a on kurde 200 metrów dalej. Ale ogólnie są trochę niedopracowane, tak czy siak, nie? Liczyłem coś lepszego. Raz, że niby poprawili teraz teksturę, jeszcze ich nie widziałem, nie? Po tych poprawkach, ale wcześniej wyglądał jak, wiesz, jakieś wyjęty z Alicy w Krainie Czarów albo coś w tym stylu. No takie, takie dziwne były, bo pamiętam, że pierwszego białego upolowałem, to taki jakiś... Niezbyt to kangura był podobny. Taki bardziej kwadratowy był. A to ogólnie co oni zmieniali w nich? Całą teksturę niby, nie? Remake zrobili jego, bo wzięli pod uwagę, że tak to się mówi, opinie społeczności, nie? I że zauważyli, że było dużo przeciwwskazań do tego, jak to wygląda, jak się zachowuje, jakieś tam poprawki, nie? Aha, no, to może. No. Ale pamiętaj, że ty, mam ustawione i tak niższe ustawienia, a i tak mi FPS-y spadają, nie? Na tym Bush Rangersie. No, bo ta mapa jest w ogóle straszna. Najlepiej mi się poluje na tym Valdez Voice, jak na przykład nagrywam. Tam mam najwięcej no. FPS-ów. Chyba trzeba było ustawić na 4, tak jak ty mówiłeś, a nie drobowe. No, no. I tak u mnie ta trawa wygląda i te drzewa jak kupa, że tak powiem, bo... Te liście i tak są chyba niedopracowane. Na wszystkich ustawieniach patrzyłem i wyglądałem identycznie. Przynajmniej u mnie. Zawsze się dzieje. No ale wiesz, tam widać jakąś różnicę, nie? Gdzieś tu jest ostrzejszy, łagodniejszy, nie? Jakieś krawędzie tam. Dużej różnicy nie ma, ale wiesz. Idziemy tam na drugą stronę, czy tak jak ja mówiłem, w prawo? Na górkę? Możemy tu w prawo iść. Przejdziemy się. Tropy kangura są, wędrującego. Tu chyba będą drugie. Znaczy, że no tak, kupcie. Szybko się składałem, nie? Łatwo kangura położyć, naprawdę. No, a jak już ucieka, to ciężko trafić. Tak zapierdziela. No. Trochę jak stróż pędzi wiatr, nie? No, tak, ale indyki też są takie szybkie. Coś mi... Indyki ogólnie mi się nie podobają, wcześniej się lepiej grał, bez żadnych, wiesz, bawanków i tak dalej. Jeden wabik, stawiałem go i... Wiesz... A teraz to jest więcej zachodu niż indyków. No i też w ogóle jakieś mocniejsze teraz się wydają. Organy je wprowadzili przecież, nie? Bo wcześniej trafiłeś byle co i upadał. No tak, tak, a teraz są organy wprowadzone w indyki. One chyba tam mają serce, płuca teraz, nie? Aha, bo tam właśnie Master grał i mówił, że wcześniej padały na hita, a teraz trzeba dobrze trafić. Tam było w którymś update'cie napisane, że właśnie, mówię ci, dodali im organy, a wcześniej przecież ptaki nie mają organów. Zobacz, królik nie ma organów, barzat nie ma organu, nie? No, wystarczy królik. Bernikle nie mają organów. W lewe ucho trafiłem, czy w lewą nogę i upadał właśnie królik. No zgadza się. A teraz to wiesz. Bo niedługo to są... że tak powiem, organy do każdego ptactwa. Króliczka i wiesz, królika trafisz w łapę i wiesz, fizycznie powinien jej nie mieć, a on sobie będzie biegał. Nic nie widzę jeszcze. Ej, brakuje mi, wiesz, interakcji. Mieli się zająć tą interakcją zwierząt i koziorożce, jak były niedopracowane, tak są niedopracowane dalej, nie? Fajnie, a w kangurach... fajnie jakby na przykład koziorożce na przykład jakieś walki robiły też, nie? A są walki koziorożców przecież? Ale są? Są dodane? No są. Nie, a nie widziałeś? Nie, bo ja się zastanawiałem. To coś tam słyszałem, że było gadane na ten temat, ale nie wiedziałem, że dodali. Nie, to, ale to od początku było. Już jak weszły, oryginalnie. Za pierwszym razem jak weszły koziorożce, już były dodane walki. Serio? Ja ich szukałem tyle razy, widziałem po dwa, po trzy i nigdy walki nie widziałem. No właśnie, to jest dziwne. Na YouTubie jest pełno filmików, nie? Jak koziorożce walczą ze sobą.
ja nie widziałem. Muszę sobie obczaić. No ja też nie widziałem, nie? Powiem ci, że fajne koziorożce były na początku, tak mi się zajebiście chodziło, a później te liny już wszystkie pomontowałem. I cały urok zniknął. Też tam jakoś pusto, nie? Brakuje mi jakiegoś, nie wiem, ptactwa, czy... Nie wiem, sam już nie wiem. A, w pierwszy dzień jak ten rezerwat tamten też wyszedł, pamiętam, tyle zwierząt było, gdzieś nie poszedł. No, ludzie pisali właśnie, nie? Że co to ma być, że nie jest realistyczne, no i zmniejszyli teraz tak, że wiesz. Że koziorożca ten szuka te pół godziny czasami. Bo on mnie widzi, no. A ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Dokładnie tak. No. Co, kicajcy pouciekały wszystkie? Nic nie ma? Pustka jakaś? Same dzikie świnie mam. Trofy. Nie wiem. Jakiegoś pecha mam. No to jest dzikie świnie. Ja tu patrzę. Tu by się przydało, wiesz, te świnki morskie. A to chyba nie ten rejon, a może i ten rejon? Świnki morskie, czekaj. Nieważne, ale aligatory jak wprowadzą, to będzie fajnie, nie? No, to będzie spoko, ale tu jakieś ptaki by się przydały już, przecież w Australii są. No te, emu tu żyją, nie w Australii. Emu, dingo przez psy dingo, nie chcesz teraz więcej z tych hybryd niż psów dingo. Ale mogliby zamiast tego lisa, tego dingo na przykład zrobić. O, widzę dziką świnię przed nami. Zaznaczyłem. Widzisz ją? Czekaj, muszę zagrać Hunter Mate'a tam, po tamtej stronie. Czekaj. No jest, ona jest za torami, nie? A, no już przeszła. Widzę, jest. A czekaj, ty. Przy torach idzie, 200 metrów ode mnie. Nie, 175, sorry. Idzie sobie. Tak, coś tam zdejmę. W sumie sobie truchta, nie? No, leci. Chyba nie wziąłem wabika na knury, wiesz? Ja mam, jak coś, czekaj. A nie mam, czekaj, Hawk Squill jest. To co, z łuku? No, chciałbym na cicho, nie? Ale musiałbym się bokiem ustawić. I się patrzy dziwnie na mnie. A jak sabota jej wywalę? Trafiłem w ogóle? Nie wiem, ale ucieka. Czekaj, spróbuję ją trafić. O, dobra, dostałem od Doka info, że jednak to jest na mniejszą zwierzynę. Widzisz? Pewnie położyłeś, nie? Nie, dalej biegła. Teraz ładuję dopiero poprawny pocisk. Czyli jednak stożkowe nie są, wiesz, na grubą zwierzynę, tylko samotowe. Ja to nie wiem. Aby zeszło, wiesz, bo przecież ja na baribale próbowałem z tego muszkietu, wiesz, ze 100 metrów, nie? No ja z tego drugiego, no to zabijałem z 70 metrów, fajnie szło, ale powyżej to już katastrofa. Nie no, ten jest trochę mocniejszy. I tak wziąłem sobie właśnie na Hemendal, zobaczyć tam na te renifery, łosie, nie? Mówię, zobaczę sobie tam na tej mapie. No i na 70 metrów to był maks. Ale zaś po co mi ten muszkiet, który mogę na 70 metrów z łuku zabić, nie? Powiem ci, nie wiem co jest grane, ale wiesz, amunicja była potłumaczona, wszystko i znikło? Przez jakiś czas było po polsku, a teraz zaś, po angielsku znowu jest. Tak samo. Nie czaję tego, znowu coś tam popieprzyli w tłumaczeniach. Też były, znaczy, wiesz, fabiki też były przecież na... Były. Wiesz jak oni to robią, nie? Wiesz, raz jest tłumaczenie, wprowadzałem aktualizację tłumaczeń i tłumaczeń nie ma. No. Czy to jest ta świnia? 12.49. A ty jej nawet nie szukaj, mówię ci, że wiesz. W ciało. No, chodź na kangura, lepiej kicajca. Od ciebie dostała w ciało. Bo ja ją trafiłem. Dlatego jej nawet nie szukam, nie? Ale nie no, ja czasami trafiam w ciało, a ona leży. Ale to nie ten pocisk. I tak będzie niedozwolona, czy ją podniesiesz, czy nie, więc lepiej ją zostawić. Ale ja strzeliłem w nią, czyli jak ona dostała mój, to jak ja ją podniosę, to będzie dla mnie, nie? To też będzie niedozwolone? Tak, będzie niedozwolone. Aha, no to walcie.
Jeżeli ktoś, jedna osoba trafia, wiesz, z niedozwolonej amunicji, to jest niedozwolona. Nawet dlatego, że ktoś ją upolował, wiesz, dobił ją, nie? A kangurów też było na początku dużo, nie? Wradzili ten, który śpacz i... Puf! No, znikły. Ja tam w jednym miejscu czasami do, od jednego do... Ilu to? Do siedmiu chyba widziałem, a teraz chyba do pięciu, nie? No ja ci mówię, pierwszy raz grałem na kangury, to upolowałem w jednej sesji 25, nie? Ja w jednej 10, ale to, potem już nie grałem. Wszedł patch i... Wszystko poszło w łeb. Same dzikie świnie, a tu powinno być kangurów sporo. O, jest kangur. Ale w drugą stronę, do tyłu. O, teraz mamy jego drugi tryb, do przodu. Powiem ci, że te samce były za pomarańczowe, nie? Wyglądały jak świecące żarówki. No, ale to w ogóle z daleka się rzucały. Fajnie wyglądały, czemu? No, ale nierealistycznie. No, ale wiesz. No ja wiem, fajnie się strzela, nie? Fajnie, takiego czegoś, co... nie było z daleka spotować od razu, wiadomo gdzie. Z lewej strony ich nie widzę. Ja też teraz się patrzę pod te góry, ale... pusto. Tu znowu tropy dzikiej świni? Wiesz, są wabiki na te, na kangury, bo widziałem, nie? Gdzieś tam szukałem w internecie z ciekawości, no i... Można je zwabić. I to nawet bez większego problemu. Też dźwiękowy wabik jak na świnie, czy tam na jelenie. No to może wprowadzą takie zasilenie. Pewnie z czasem, tak. Nie widzę ani jednego. Czekaj, ja pójdę w tą stronę tutaj. To się porozglądam. A ja tam byłem, wiesz? Znaczy patrzyłem. Może nie byłem, patrzyłem. One pewnie w jakimś stadzie po 6 są w jednym miejscu i teraz je znajdzie. Nie no, tak bywało na początku w stadzie po 6, teraz to ciężko takie znaleźć. A jak to wygląda na tej mapie? Znaczy ogólnie na tych mapach z tymi zwierzętami. A na przykład no. Masz jakąś ilość ogólnie wygenerowaną? Czy jak na przykład zabijasz, to z biegiem czasu znowu się respią? Jakby ci to potłumaczyć? Trochę się, wiesz, kiedyś się interesowałem, tak grzebałem w tym, a teraz to ci powiem tak. Powiem ci, jak jest ogólnie. System generuje zwierzęta, jak wchodzisz do gry, nie? Wysyłasz do serwera polecenie, że wchodzisz do gry, serwer jakąś populację umieszcza na mapie, tak? W takich miejscach, gdzie ustalili to twórcy gry. I tam się zdradza, 25% słabych, 25% słabych, 25% średnich i 25% mocnych, nie? I zawsze na mapie jest jeden taki mega dobry, nie? Taki medalowy, jak to się mówi, nie? Punktowany osobnik. No i jak je upolujesz już, załóżmy, że w danym regionie je wszystkie wytłuczesz, to jak wrócisz tu za jakiś czas, to się one odrodzą, nie? Aha, na przykład, ale jakby jeden został, no to musisz go i tak znaleźć. Nie, to nie chodzi o tak, że musi wybić wszystkie, nie? Może tak to zabrzmiało, a nie miało tak zabrzmieć. Chodzi o to, że po prostu ubijesz jednego, drugiego, trzeciego, to załóżmy, że tam ich zostało jeszcze z 10, 20, idziesz dalej, bo nie chce ci się ich szukać, to one się odrodzą, nie? Z czasem. To się wydaje, że jest pustka w grze, ale one się odradzają, może powoli. Aha, to spoko, trochę, wiesz, tak samo jak hitpointy w tej grze, tak samo spawn pointy też są trochę zepsute. Bo ja się właśnie zastanawiałem, nie? Że na przykład gram 3 godziny na tym serwerze, jakiś tam rejon jest wyczyszczony, to mówię, to zrobię reset serwa, nie?
Bo nie byłem pewien, czy one się respią. Respią się, nie? Tylko, że ja też wolę zrobić reset serwera. No, widzę kangurę. Samice. To jesteś 150 chyba metrów przede mną. Ja tak łaziłem tutaj, rozglądałem się wszędzie, żeś mi wypruł do przodu. A nie, sam jest, tylko już jest na takie pomarańczowe widzę. Teraz są brązowe całe. I kurde, mogliby ten dystans zwiększyć renderowania obiektów. No wiesz, w linii prostej jest chyba 220 metrów, ale po skosie jest nawet do 340 z tego co widziałem. Możesz biec, spokojnie, ale jest daleko. Nie usłyszycie. Spoko, spoko, tutaj przelecę górą. Zaznaczyłem go na mapie, jeszcze dzika świnia teraz. Znaczy, świnka morska się zrobiła. Ale biegnie tutaj, coś biegnie. Ty, kangur uciekł. No właśnie. To ten nasz. A, ale wybolało go chyba. Ale wygarnąłeś? A, teraz nie trafiłem. Ja go nie widzę w ogóle. Mi już też uciekł. Ale tak plus minus wiem, gdzie poleciał. Ty, ja myślałem, że on się nie utrzymał, ja tu biegłem normalnie, nie? Jeszcze... Czekaj, a ten co uciekł? Świnia? Świnia. A tu mówisz, coś biegnie, a ja patrzę, ty zapierdziela. Oh, what the fuck? Co ci się stało? Ja nie mam tej, nie mam apteczki. Ta zaczka ma skarpa, przecież... No chyba żart. Proszę pasek zdrowia, tak jak w Primalu. No, przydało się. Jeszcze jakieś apteczki. Takie jak w Primalu. Tak, wyciąg z knurę. Te, zrobiłem misję jakąś w ogóle. Na kangura. Zidentyfikowałem ślad. A, to ja też to zrobiłem właśnie. Jakąś chwilę przed tobą. A musisz trzy różne tropy zidentyfikować, nie? 700 metrów mam do ciebie, to jest prędkością huntera zwykłego, to wiesz. 10 minut. No, ja tu teraz polecę za tym kangurem trochę, może go tam znajdę. Bo za rezerwat chyba nie wyleci, nie? Nie powinien. Tam jest akurat granica, gdzieś na tej górze, no to... Powinienem go tam znaleźć. Bo on w jednym miejscu ładnie dostał, właśnie zatrzymał. Tu jest to. Trump. Mówisz, że go za nie mogło? No, widziałem właśnie, że on biegnie i tu stanął. Już myślałem, że leży, ale jednak nie leży. Bo teraz znajdź te ślady od niego. Może patrzył skąd strzela się, zaraz ci wskoczy na plecy. Co? Może patrzył skąd strzela się, zaraz ci wskoczy na plecy. Czekaj, coś tutaj mi nie gra. Czy to jest jakiś ślad, czy to jest zaś innego śladu? Bo tutaj było... To mam cztery ślady kangurów. Cześć? Idę do ciebie. Powoli, ale się czołgam. O, też masz trupę kangura. Dobra, spłoszony. Powiem ci, a słyszałeś, jak one się odzywają? Śmiesznie, jak je trafisz? Nie, jeszcze nie. Bo podchodziłem je z łuku kiedyś, nie? Polowałem na nie. I trafiłem go gdzieś tam na miękkie, na jelita. To słuchaj, on tak robi... Czekaj, to jest on, czy to jest... To był samiec, pamiętaj, samiec. To kurwa, jako wbieg mi w te... A co, ucieka ci? Leży. Ale mówię... Idealnie, chałeś. Sielalalapamba. Bo on tak bieg i w jednym momencie się zatrzymał przy kamieniu. Jak zwolnił, no i go trafiłem. Mówisz, to był jego błąd? No. Chyba nie sądził, że go widzę jeszcze. No, gdzie on teraz leży? Straciłem go. Muszę cofnąć się trochę na tą górę.
On leży. On chyba zjechał z tej góry. Dobra, kij znajdę, bo on jest gdzieś tam. Ja też szukam kangurów, wiesz? Tu miałem jakieś tropy, prowadziły na wąwóz, ale... Chyba tylko prowadziły. W ogóle to jest jedno miejsce, w którym idzie utknąć na tej mapie. Tam, gdzie ty idziesz. No, przy tych... Wiesz, ja znalazłem chyba już trzy miejsca, gdzie można utknąć, nie? Ale to... Wystacie, ale ty tam miałeś takie miejsce, że wpadłeś między jakieś tam rzeczy? No, tak, tak, tak jak w Prymalu, no. A ja miałem tak, że stanąłem na płaskiej powierzchni, że nic mnie nie blokowało i nie szło się ruszyć. A, tu masz tą niewidoczną skałę. Tak samo jak tu na tej mule przydaną z lewej strony jest miejsce, w które możesz wejść pod skałę, rozumiesz? Wchodzisz, może nawet nie pod skałę, w skałę wchodzisz. I nagle się staje przezroczyste. To na Logger's Point też jest takie miejsce, tak, taki kamień, co idzie do niego wejść. Taki gościu, na serwerze i chodził za mną, nie? No ja na sprincie wbiegłem. Ty, biegnie kangur. Kangur od ciebie ucieka. Ojeju, zaraz go trzeba znaleźć. O, czekaj, biegnie na mnie, biegnie na mnie. Ale pudło. Leży. No i bardzo dobrze. Teraz się zatrzyma na chwilę. Czekaj, jakby tutaj, żeby się nie zabić, bo będzie siara. Ogólnie bywałem, wiesz, bardziej zadowolony ze zwierząt. A najbardziej mnie chyba, jak grałem w Huntera, zadowoliło wypuszczenie łosia? Chyba łosia, no. Powiem ci, jak wyszło, to było chyba najbardziej... Najbardziej zadowolony byłem. Dopracowany był... Jeszcze miał typ rocza zrobiony, wiesz, z tymi punktami na głowie, jak się mówi? Odnoga nieprawidłowa, czy tam punkty nieprawidłowe, prawda? Na porożu. Było ciekawie. Ja zacząłem grać Huntera, to kiedy to było? To było rok temu w kwietniu bodajże. No, ja w 2009 roku, więc zobacz, to ja już mam 6 lat prawie, nie? No. To dosyć sporo. Tak, no wiesz, na temat tej gry chyba wiem więcej niż na temat matematyki. Ale... No to wiesz, drogą dyskusję można było trochę sobie... powytykać. No zresztą wiesz, do Huntera mam wiele urazów. No, ja też. Trafiłem go w torbę. Tutaj też coś się spłoszyło. Coś było, jakiś ślad spłoszony. Tylko nie wiem, czy to nie był ten twój. Nie, to nie był ten twój raczej. Mój bieg z górki. No to nie był ten twój, on pobiegł tutaj dalej. No trochę je poprawili. Nie wyglądają tak zabawkowo. Już oczy i tak mają takie, wiesz, pluszowe. Gdzie on teraz pobiegł? Angur spłoszony rudy, gdzieś tam poleciał. Dobra, pierdzielę, nie robię sobie zdjęcia, bo za dużo czasu na to zejdzie. W ogóle jest jakiś inny kangur niż rudy? No, kangur rudy to jest w Australii, nie? Jest kangur olbrzymi, kangur duży. Jest kilka gatunków. A też się jeszcze nazywa kangur czerwony, nie? Inaczej, jego, ty wiesz, to są synonimy kangur rudy, kangur czerwony. No, to właśnie tak bardziej... One właśnie nie są takie, wiesz, zbyt duże, tylko... Ja to bardziej właśnie znałem go pod... nazwą czerwony, tak, bo jak wszedł pierwszy raz na tę mapę, patrzę, kangur rudy. Mówię, no, kurwa, to ten. A potem jeszcze był pierwszy kangur, którego znalazłem, był biały. Myślałem, że na początku, że on jest niedopracowany, że jakiś błot, nie? Zamiast rudego się biały robi, jakieś tekstury czy coś. A to samice są białe. Znaczy one nie są białe, one są takie szarawe, nie? Ale i tak, wiesz, do rzeczywistości to się ma. Nie, może nawet się nie ma w ogóle. Wiesz, no jelenie, powinno być rykowisko, tu brakuje dużo rzeczy, nie? Za dużo.
Mam nadzieję, że jak wyjdzie ten nowy kabelas, to wiesz, będzie można sobie popykać. Przecież teraz ten jest... Ja mam jakiegoś kabelasa 2013 chyba. Big Game Pro Hans? No. No to jest zarąbista gierka, pograj sobie. Praktycznie lepsza od Huntera pod kilkoma aspektami, albo kilkunastoma. Ale brakuje jednej rzeczy, multiplayera, nie? No, tu tam masz masz typową misję chyba, nie? Czekaj, kangur. Nie masz tego kangura. 300 metrów od nas, uciekał już. Aha. Tak, misję. Znaczy wiesz, możesz sobie wejść do mapy i sobie, wiesz, pograć, ale ogólnie tam jest taki cel, że masz mapę, na mapie masz na przykład, wiesz, zadania, różne misje i za wykonanie misji dostajesz kasę, a za tą kasę kupujesz bronię, amunicję ulepszoną, jakieś spreje, wamiki, nie? Zero płatności w grze, tylko jeden, może inaczej, gra jednokrotnego zakupu, nie? Kupisz grę i masz wszystko, jeżeli sobie pograsz i zarobisz, ale nie? Ale ona ma dużo ułatwień, bo tam... W sensie? No, pokazuje ci, w którą stronę chyba wiatr wieje, na przykład zwierzęta, jak na mapie, jak... procentach, gdzie są, nie? Jakaś... Nie, to nie pokazuje, wiesz, to jest po prostu jaki jest stopień nacisku, a może nie nacisku, hunting pressure tam jest, czyli coś jak, może obecność człowieka, można tak to nazwać, nie? Tak jak strzeli w rzeczywistości na nacisku, no to takie tak, wiesz, są te... Nie, chcę wytłumaczyć, cholera, trochę mi słów brakuje. Masz lokacje i masz na przykład sleeping area, czyli w miejsce, w których śpią, w których idą do wodopoje i w których się pożywia... Kangura widzę. No, rozumiem, nie? I wiesz, i jest pokazana, która godzina, nie? Jeżeli jest ta godzina, to tam jest naprawdę 90% szansy, że zwierzę tam będzie. No i z wiatrem, wiesz, jest tak jak jest, ale na przykład możesz sobie włączyć w opcjach tryb bardziej realistyczny, i wtedy już nie pokazuje wielu rzeczy. Aha, widzę świnie z prezentu. Mi się podoba w tamtym, że na przykład jak masz kamerę za pociskiem, leci, nie? A, bullet time. Coś jak w Deer Hunter było. I pokazuje ci, w co dostała, nie? No, jest anatomia. Anatomia jest akurat fajnie zrobiona. O, widzę. Czekaj, a ja widzę kangura, czekaj. Tam jest kangur. Właśnie mi ucieka. Tylko jak biorę lecę do oka, to jej nie widzę. Tego kangura. Trawa, nie? No, trawa. O, widzę drugiego, jest samiec. Ja tą świnię spróbuję z łuku rozwalić. Mam strzelać czy nie? Znaczy, jakby jesteś pewny, że możesz strzelać? No. No to wiesz co, to możesz odliczać. Czekaj. Dobra, 3, 4... O kurwa, czekaj. Coś mi się, czekaj, myszka mi się, a. A to chyba jest samiec, ty, obok tego kangura, świni. Tak, chyba jest samiec, zobacz, w lewo spójrz. Zaznaczę ci go. Tam jest kangur i samiec wieprze. Po kolorze widzę. Zobacz te. O, jest drugi kangur. Zobacz, dwa kangury obok siebie. Obok tej świni jest. Widzisz? Kangura drugiego? Czekaj, muszę machnąć sobie lornetką. O... Dwa kangury chodzą. Jeden z prawej, drugi z lewej. Widzę. To bierz tego z prawej, a ja tego z lewej. Aha, tam są. Ale te kangury co? Dobra. Okej, okay, może być. Czekaj. A, są dwa kangury. To jest drugi gdzie z tyłu. Bierzemy te kangury? Tak, tak. No to odliczaj. Którego bierzesz? Tego lewego, bo go widzę, bo tamte mi krzaki zasłania. Dobra. 3, 4. Ty, a co mój zrobił? Tylko się dziwnie zatrzymał. Zaraz się okaże, że strzelaliśmy do tego samego, nie? Nie, raczej albo nie. Albo nie do tego, co potrzeba. Bo ich tam było... Tutaj... No ja widziałem dwa. Dwie dzikie świnie były koło mnie. Dwie dzikie świnie teraz tam dalej uciekły i trzy kangury chyba. No ja widziałem, właśnie mówię o tych kangurach, co były tam obok tych dwóch dzikich świń. No, a ty do których strzelałeś? Tam, no do tych dalej tam. To mój leży czy twój leży? Teraz nie wiem, bo mój dostał i widziałem jak krew się pojawiła na ziemi. A ja widziałem, że mój dostał i dostał w kręgi, nie? I stał i nie wiedział co ma zrobić. A to nie, to mój... I przewrócił się. Mój dostał... I mój się obrócił, zaczął biec i w biegu dostał. Aha. Tutaj żerująca świnia. W sensie buchtowisko masz, tak zwane? No. Ale zobacz ile tropów. Ja właśnie robię zawsze takie huko i tutaj wychodzę, zobacz. Kangur. No, ja mam teraz kangura, świnie miałem dwie, teraz znowu będzie kangur, no. Teraz też kangur.
O, jest farba, zaraz zobaczymy na co trafiłem. Nawet mam skilla up. O, nie, leży, dobra, to leży to tam. To jest chyba twój. Tak, to jest mój, samica. A mój się. Tam też leży chyba. Wiesz, co dostała? W łapę? W lewa tylna noga. O, to tak myślałem. Zabłóż cios. Wiesz. Lwie kopnięcie 4. No, to jest ten mój. W ciało dostał. Wiedziałem, że źle dostał. Mój też źle dostał. O, czekaj, kto to świnia czy kangurczka? Widzę dwie świnie. Ale jeszcze uciekają, czy daleko są? By nas słyszały? Chyba, że te ciuchy są naprawdę tak do dupy, że masakra. Przez to, że sprintem biegamy chyba też. Nie. To nie powinno być... Czekaj, chyba widzę świnie. No ja, widzę świnie. Ale jedno. Jak tam powiedział, ona chyba tu w lewo odbiega, a nie, jednak nie. Bo ci kiedyś próbowałem w lewo iść, nie, aż do granicy i tam kangury były, bo tam są te oczka wodne takie, nie? Tam dalej. No aha. I słuchaj, za tymi oczkami stał, chciałem przejść w połowie, mi było odliczanie. Niespłoszony i poza granicą rezerwatu już się znajdował. Zdarza się. Mówię, teraz jak już chodzi tupanie, to jest utrudnione zdanie, nie? Mówię, sam jest był. Ślady knure. A ty już masz normalnie na... Nie, jak to jest? Skąd wiesz, że samiec? No, jest napisane u mnie, na Huntermajcie. Aha, bo ty już masz ten level więcej chyba stopienia, nie? Tam któryś. No chyba najwyższa na Virginach, tam 20. O, właśnie, ja tam mam maksymalnie jakiś chyba piąty na każdy zwierzenie. Nie no, wiesz, ty grasz rok, nie? No. Wiesz, ja powinienem mieć w sumie, wiesz, jak gram 5 lat, powinienem mieć na każdym już max level, na każde zwierzenie. Ale wiesz, nie, bo jakoś nie śpieszno mi, żeby masowo tłuc te zwierzęta. Powiem ci, że chyba tylko bażanty i właśnie wieprz tak robiłem, ale to na konkurs, nie? Że chodziłem i tłukłem dzikie świnie, jak leciały. A bażanty robiłem masówkę, to 300 kg bażantów polowałem, nie? W ciągu 2 dni. To sporo. No masakra była taka, że szok. Ja tam czasami... I tak trzecie miejsce zająłem, nie? To i tak nieźle. To ciekawe, a to ile to było? Na punktację najwyższą, czy to? Nie, masówka. To najwięcej. No, wagę zliczało wszystkich bażantów. To kurwa, to ludziom się naprawdę musiało nudzić tym, co wygrał na przykład. Ciekawe, jaką różnicę miał. Nie dużo miał, chyba 100 kg więcej, czy tam 80. To jeszcze były te czasy, kiedy wiesz, ludzie nie brali się za masówkę, bo za dużo czasu schodziło. To teraz, wiesz, jak robię masówkę na dzikie świnie, to wychodzi 20 ton, a ktoś od nas z Polaków kiedyś zrobił chyba 90, nie? 90 ton? Jezu. Tak. A to liczy na osoby, czy...? Nie. Na jedną osobę. Jedna osoba ile upoluje kilogramów świń przez 2 dni, w czasie trwania konkursu. To on 24 na dobę siedział przy tym. No tak. Jezu. No mówię ci, wiesz, a to wszystko dla emsów, nie? Czekaj, farba tu jest. Coś trafiłeś? No w świnie. No, na jelita dostałem. A bo to ty trafiłeś, bo ty strzelałeś z Magnuma. Tam w świnie. Ale mi się wydaje, że ja nie trafiłem. Widzę wieprze. 1, 2. Widzę 2 i 3, czego słyszałem. Co to za chata na wszędzie? A nie byłeś tam nigdy? Nie, byłem, ale... Czekaj, to mapa? Nie. Kangura widzę. Nie, byłem. Mogę strzelać? No strzelaj, jestem daleko od ciebie. A no czekaj. Bo mi się chwieje celownik. Ja sobie idę tak spokojnie. Jak on się powoli składa do strzału. I teraz nie wiem, co trafiłem. Czy kangura, czy świnie? Nie. Dobra. Ale zabiłem kangura. Serio? Tak. Spoko. Ja raz miałem, że strzeliłem w mulaka, pisało, że upolowałem łosia. Tak, no zaraz się kup...
No leży. Mam screena nawet gdzieś. Ludzie się śmiali, że to możliwe, ci co na serwerze byli. Że podnoszę mulaka, upolowano łosia. Spoko. Tum, tu, 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 tu. Mówię, nie no, błędów jest sporo, nie? A jeszcze na ten bushrender, jak ma te FPS dropy, to w ogóle jest masakra. Dostał na kręg trzeci. Może dlatego świnie wychwyciło, wiesz, bo świnia stała za nim. To może przeszło i świnie dostało. Nie, to chyba tak nie funkcjonuje, to z tego co kojarzę. Nie możesz levelu przestrzenić? Nie. O, kangur ucieka kolejny. Panie, zapierdala jak głupi. Fajnie by tak było, że na wylot możesz kogoś przestrzelić. Tak jak ja ostatnio z jednolówki, jakby się nie, jednolówkę miałem, nie? I tam no. Jeszcze jakieś te półautomaty i patrzyłem sobie na bernikle, bo nie chciałem się polować, wiesz, szukać, nie? I z jednolówki strzeliłem tak po prostu na odpierdziel, nie? Bo leciałem... Idziesz do mnie? Na... Dwa kangury są. I trafiłem, stary, trzy naraz, nie? Bo akurat wleciały w siebie, żebym się tak zdziwił. To, tak... to dawaj, ile one są? Kangury są trochę daleko, 190 metrów. Trafisz z takiej odległości? No, trafię, ale nie wiem, czy zabiję na hita. Widzisz? Zaznaczyłem tam. Dobra, już. To zaraz... Jeden obok drugiego stoi. Tylko głowy im widać. Dawaj. Czekaj, muszę teren przeskanować. Gdzie to może być? Gdzieś tam, czekaj, lornetka. Ale widać go stąd, gołym okiem. Gołym okiem. Moje oko jest ślepe. No nie widzisz? Jest samiec jeden, a drugie nie. Chyba dwa samce są w ogóle. Tak. Really, nie widzisz? Czekaj, patrzę. O, zmienię sobie pozycję. No jeden jest tu, jeden tu za krzakiem. Ty no ślepy jestem. Mam dwa w obie... ten, w celowniku, nie? Lunecie. Ale myszką szorujesz. Bo kurde, szukam. No tam na wprost, zobacz, na górce tam. A to tam masz. To teraz widzę. Mówię na górce. Którego bierzesz, tego z prawej czy tego z lewej? O, już ci mówię. Wezmę tego z prawej. Dobra, to ja biorę tego z lewej. Gotowy? No, dawaj. Czekaj, 3, 4. Leży. A moi nie wiem. Chyba też. O, tu miałem taką jedną trawkę, kurwa. Ona tak, wiesz, dyndała, nie? Na wietrze. Rozumiem. Miała raz niego odsłaniała, no ale wycelowałem. Mówię, to tam jest, nie? I strzeliłem. Chyba leży, jak dobrze z tego, co widzę. Najebiście to wyglądało. Gdzie on jest? Czekaj. A tam. Tam, gdzie kropka zaznaczona, tam będą. No, widzę. A tu widzę, że są jakieś... A może są ich tropy? Nie wiem. Widzę, że ciężka noc u Ploadu dzisiaj. A ile ci się takie coś rzuca? Zależy na którym internecie, bo ja wiesz, no, mobilne, nie? Mhm. Czasami 3 godziny. Czasami 5. 10. Zależy. Ja to tak, dzisiaj renderuję, wrzucę i ustawię jutro na godzinę 14, bo zawsze te gimby wracają ze szkoły i wiesz... I mają przynajmniej co oglądać. Zauważyłem, że jest najlepiej, a w sobotę o 12 tak gdzieś w południe. Nie, ja się powiem, że wiesz, chociaż ja nie lubię robić takich długich odcinków jak dzisiaj, nie? 44 minuty trwają, nie? Teraz będzie 44, ja tak lubię 28 minut, 25, bo takie coś się jeszcze chce oglądać, te dłuższe to już wiesz. No, dlatego ja zawsze gram tak z 2 godziny, a robię z tego z 15 minut, nie? No. Podnieś go do góry.
serce, lewe płuco, super. Podnieś go do góry. Zrobimy sobie ekstra fotę. Cyk. Pyk. Zrobiłem sobie z moim i twoim na zdjęciu. Ja tak samo. No, dobra, to dzięki wszystkim za obejrzenie. Trochę takie luźne gadki, było więcej o gadaganiu niż kangurów. Ale do następnego razu. No, trzymajcie się. Dzięki, Piotrek, za grę. Spoko. No, do zobaczenia.